Witajcie kochani w kolejnym moim odcinku serii YouTuberko powiedz mi. Dziś tak naprawdę pójdzie na tapetę kolejna YouTuberka, która zgodziła się wziąć udział w moim projekcie. Mam nadzieję, że przybliżę Wam jej postać, zresztą mam nadzieję, że ona Wam swoją postać bardzo dobrze zaprezentuje, przedstawi, że opowie Wam troszkę o sobie, żebyście mogli ją poznać, wejść na jej kanał, pooglądać jej filmy i przede wszystkim zobaczyć, jaką treść przekazuje Agnieszka. Tak, mówię tutaj o Agnieszce z kanału Agnes Lovely Life. Jest to bardzo pozytywna osoba, ja o Agnieszce Wam wcześniej nie mówiłam, ale Agnieszka jest również po części moją subskrybentką. Gdzieś tam zaczęła się wymiana naszej korespondencji, a mianowicie to ja, oglądając kilka jej filmów, stwierdziłam, że być może będzie chciała wziąć udział w tym projekcie. Zaprosiłam ją do takiej współpracy i Agnieszka nagrała oczywiście odpowiedzi na pytania, które są w tej mojej serii. Powtarzam, YouTuberko, powiedz mi. Tak więc, żeby nie przedłużać, Agnieszko, od razu chciałam Ci bardzo kochanie podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w tym projekcie, że udzieliłaś mi odpowiedzi i że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Tak więc, moi drodzy, zabierajcie coś dobrego do picia, zasiadajcie wygodnie, a my oczywiście zaczynamy. Agnieszko, pierwsze pytanie do Ciebie. Powiedz mi, czy masz jakieś takie swoje ulubione, najbardziej kultowe nuty zapachowe, których używasz, jak i też, czy masz swoją ulubioną markę, po którą sięgasz najczęściej? Tak, oczywiście, że mam swoje ulubione zapachy i perfumy, po które najczęściej sięgam, są to perfumy kwiatowe, owocowe, takie, które są naprawdę trwałe i które mnie nigdy nie zawiodą. I mogę Wam polecić tutaj perfumy, które naprawdę są bardzo świeże, bardzo ładnie pachną i zwracają na siebie uwagę. Jest to Versace. Widzicie, jest już ilość bardzo intensywnie przeze mnie używane. Także bardzo fajne perfumy i one są właśnie takie świeże, takie kwiatowe. Bardzo fajny zapach i bardzo długo utrzymują. Czy masz swojego ulubionego kreatora zapachu, czy też markę, która zawsze Cię fascynuje, która zawsze na Ciebie działa bardzo pozytywnie, po którą najczęściej sięgasz, robiąc zakupy perfumeryjne? Powiem szczerze, że nie mam jakichś wyznaczników co do marki zapachów. Ja najczęściej sięgam po świeże zapachy, które mnie ujmują swoim zapachem, które są bardzo trwałe i które mi osobiście się podobają i nie ma tutaj znaczenia, czy będzie to Versace, czy będzie to Gucci, czy będzie to jakaś inna marka. Po prostu wybieram zapachy, które mi odpowiadają. A co najczęściej wybierasz podczas zakupów? Co najczęściej ląduje u Ciebie w koszyku, jeżeli chodzi o pielęgnację, jeżeli chodzi o kolorówkę, jeżeli chodzi o zapachy, jakie perfumy, czy też może właśnie, co to są za kosmetyki, które najczęściej są na Twoich listach zakupowych? Co najczęściej wybieram? Szczerze mówiąc, najczęściej są to perfumy i najczęściej są to kosmetyki, mianowicie kolorówka. W związku z tym, że mieszkam na Islandii i mam nieduży dostęp do takich już kosmetyków lepszych, jak na przykład Huda Beauty, ale jak również innych kosmetyków, takich, których tu nie ma, także najczęściej jak jestem gdzieś na urlopie, to zerkam na kolorówkę i wyszukuję sobie perfumy, gdyż perfumy tu na Islandii są również drogie i nie mają dużego wyboru, dlatego perfumy i kolorówka najczęściej w drogeriach jest przeze mnie kupowane. Agnieszko, ja wiem, że Ty jesteś świeżynką, jeżeli chodzi o YouTube, ale myślę, że chyba tym możesz się z nami podzielić. Czy warto nagrywać na YouTube? Oczywiście, że warto nagrywać na YouTube.
Ja zaczęłam nagrywać od niedawna. Ja jestem bardzo świeżym youtuberem i ja odnalazłam się na YouTube. Ja dopiero dzięki YouTube odnalazłam sens swojego życia. YouTube daje nam tyle możliwości, daje nam tyle nowych kontaktów. Dlatego nie wyobrażam sobie teraz bez siedzenia przed kamerą i nie nagrania jakiegoś filmu. To daje mi bardzo dużą satysfakcję. Kochana, a teraz powiedz nam, czy od samego początku miałaś pomysł na to, o czym będzie Twój kanał? Czy miałaś pomysł na przykład na nazwę swojego kanału? Czy wiedziałaś, jak to wszystko będzie wyglądało? Gdzieś tam rysowało się to u Ciebie w głowie? Czy to było na zasadzie, nie wiem, jakiejś spontanu? Jak to u Ciebie było? Powiedz nam. Pomysł na nazwę mojego kanału zastanawiałam się, nie wyszedł on tak od razu, zastanawiałam się, co, jak go nazwać, bo wiedziałam, co będę chciała kręcić, co będę chciała pokazywać na moim kanale i pomyślałam, że Agnes Lovely Life będzie to bardzo spójne z moim kanałem i stąd wyszła nazwa mojego kanału. I ostatnie, kochana, już pytanie. Powiedz nam, jeżeli miałabyś dzisiaj poradzić komuś, dać taką złotą radę osobie, która stawia swoje pierwsze kroki tutaj na YouTube, osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z YouTube, czy mogłabyś coś polecić? Pomimo tego, że jesteś świeżynką na YouTube, na pewno już masz swoje pewne spostrzeżenia, doświadczenia, a nawet sama gdzieś tam doświadczyłaś, może nie osobiście, ale też przez może osoby trzecie, pewnych informacji odnośnie tego, co warto, a czego nie warto robić na YouTube. Jaką mam radę? No cóż, ja za dużo poradzić nie mogę, gdyż jestem świeżym YouTuberem. Mój kanał powstał dopiero od lutego, dlatego za dużo tutaj poradzić nie mogę. Ale z moich już dotychczasowych spostrzeżeń mogę powiedzieć to, żeby nie przejmować się tym, że nie mamy na początku dużo subskrybentów. Ja na dzień dzisiejszy mam zaledwie 69 subskrybentów, ale nie zrażam się tym, bo YouTube jest moją pasją. Ja robię to, co lubię i wiem, że z czasem będą ci subskrybenci przychodzić i każdy nowy subskrybent, powiem Wam, że cieszy nas niesamowicie, cieszy nas każdy nowy komentarz, lajki, widzi, po prostu odczuwamy to, że robimy to dla kogoś, że ktoś chce to oglądać, że podoba się to, co robimy i to nam daje naprawdę dużo radości i jeżeli ktoś się na początku zacznie zrażać, nie zrażajcie się do niczego, wiadomo, hejt jest na całym świecie, czy na internecie, czy w naszym życiu prywatnym również, także nie zwracajmy na to uwagi. Jeżeli chcemy robić coś dla siebie, jeżeli chcecie kręcić filmy, jeżeli chcecie się nimi podzielić na YouTube, to róbcie to. Polecam założenie kanału, polecam YouTube, daje nam bardzo dużo radości i możemy poznać naprawdę fajnych YouTuberów, tak jak Angelika. Można poznać inne osoby i powiem Wam, że naprawdę polecam założenie kanału, odważenie się i zacznijcie pomalutku, ale później już pójdzie o wiele lepiej. Agnieszko, kochana, serdecznie Ci dziękuję za to jeszcze raz, że wzięłaś udział w moim projekcie. Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Wam, kochani, dziękuję, że dotrwaliście do końca, że obejrzeliście ten filmik. Oczywiście na dole w opisie znajdziecie link do kanału Agnieszki. Mam nadzieję, że zostawicie u niej suba, że pozostaniecie, że jej content Wam będzie bardzo odpowiadał, a ja tymczasem podziękuję Wam ponownie. Zapraszam Was oczywiście na kolejne moje filmiki i oczywiście do następnego. Ciao! Thank you.